Korytarz domu rozciągał się przed mną w cieniu wieczoru, a ja w milczeniu przemierzałam go, dźwigając ciężar ostatnich lekcji na swoich barkach. Wśród monotonnego szmeru własnych kroków wyłaniały się wspomnienia minionego dnia. Miejsce, w którym znajdowałam ukojenie, zawsze było blisko, za drzwiami mojego własnego pokoju. Nie tak jak u innych, którzy szukali wrażeń na zewnątrz, ja odnajdywałam swoją ulubioną chwilę w spokoju domowego ogniska. Korzystając z tej chwili samotności, moje myśli zboczyły na ścieżkę niedawnych wydarzeń. Choć życie w tym domu było naznaczone pewną nieufnością, niegdyś istniało w nim też coś w rodzaju harmonii. To właśnie ta delikatna równowaga, jakby kołysana w rytmie naszych codziennych rytuałów, utrzymywała nas na powierzchni. Ale w ostatnich tygodniach coś się zmieniło. Ostatnie chwile, które spędzałam w domu, zanim wyruszyłam do szkoły, były coraz bardziej napięte. Rozmowy przy stole były obarczone milczeniami, a nawet usilnymi próbami odtworzenia utraconych więzi. Ale jak żaden z nas nie chciał przyznać, coś pękło. To niemilczenie i odległość między nami stawały się coraz bardziej dotkliwe, pozostawiając nieodparte uczucie niepokoju w moim sercu. Moje kroki prowadziły mnie w kierunku pokoju ojca, gdy nagle zatrzymałam się, słysząc dźwięk zgaszonej rozmowy. To nie było nic nowego, rodzice często rozmawiali wieczorami, ale tym razem coś w tonie ich głosów wydawało się niepokojące. Moja ciekawość wzrosła, a ja poczułam nieodpartą chęć podsłuchania, co się dzieje za zamkniętymi drzwiami. Nieśmiało zbliżyłam się do drzwi pokoju, z których dobiegały głosy. Moje dłonie drżały lekko. Zatrzymałam się w miejscu, jak sparaliżowana, gdy dźwięki rozmowy odbijające się od ścian pokoju ojca dotarły do moich uszu. Głosy były stłumione, ale zdecydowanie było je słychać. Moje serce z bitym rytmem zaczęło bić szybciej, a palce drżały mi niepewnie na kłamce. Nie mogłam się oprzeć pokusie podsłuchiwania, a ciekawość wzmagała się wraz z każdym słowem, które dochodziło do mnie zza zamkniętych drzwi. Rozpoznałam te głosy, głos mojego ojca, przesiąknięty nutką zmęczenia i troski, oraz głos Alicji, jego nowożeńskiej żony. Ich relacje od zawsze były skomplikowane, a obecność Alicji w naszym życiu nigdy nie była dla mnie czymś łatwym do zaakceptowania. Ale to, co słyszałam teraz, sprawiło, że zaczęłam zastanawiać się, czy moje podejrzenia co do jej intencji były słuszne. Podszedłem bliżej drzwi, starając się złapać każde słowo, które padło z ust Alicji. Jej głos brzmiał głośno i pewnie, niczym huk burzy nadchodzącej na spokojną równinę. Słowa, które wypowiadała, były jak ciosy ostrza tnące powietrze i pozostawiające mnie w szoku. Nie mogłam uwierzyć w to, co słyszałam. W jej słowach było coś przebiegłego, podstępnego. Namawiała mojego ojca, używając manipulacji i emocji, by oddać mnie do domu dziecka. To jedno zdanie odbiło się we mnie jak grom z jasnego nieba. Poczułam, jak moje dotychczasowe życie przestaje mieć jakikolwiek sens, jakby wszystko, co było dla mnie znane i pewne, rozpadało się na kawałki. Zrozumiałam wtedy, że muszę działać szybko, zanim będzie za późno. To, co właśnie usłyszałam, mogło zmienić moją przyszłość na zawsze. Głos Alicji rozlegał się w pokoju ojca głośno i pewnie, jak dźwięk stukotu ciężkich butów na posadzce, z każdym słowem przecinając powietrze niczym ostry nóż. Stałam tam, niezauważona, przysłuchując się rozmowie, która odgrywała się za zamkniętymi drzwiami. Jej ton był pełen przebiegłej pewności siebie, jakby Alicja była przekonana, że jej słowa same w sobie miały moc zmienić bieg wydarzeń. Słysząc jej sugestie, by oddać mnie do domu dziecka, serce zamarło mi w piersi. To było jak uderzenie w brzuch, jak gwałtowny wiatr niosący w sobie zimny oddech przyszłości pełnej niepewności. Przemawiała do mojego ojca jak manipulujący generał, prowadzący swoje wojska do bitwy, gdzie jedynym celem było pozbawienie mnie stabilności i bezpieczeństwa. W tej chwili zdawałam sobie sprawę, że to, co dotychczas uważałam za swoje życie, było teraz na krawędzi. Nie tylko z powodu wypowiedzianych przez Alicję słów, ale także z powodu świadomości, że nawet mój własny ojciec mógł rozważać tak drastyczne rozwiązanie. Był to moment, w którym wszystkie moje dotychczasowe marzenia i plany zdawały się rozpadać na kawałki, zostawiając mnie w chaosie. Musiałam działać szybko, zanim decyzje zostały podjęte. Musiałam znaleźć sposób, by obronić się przed Alicją, by nie pozwolić, by moje losy były decydowane przez jej manipulacje i żądzę kontroli. Kiedy opuściłam pokój ojca, dźwięk zamknięcia drzwi był dla mnie niczym wybawienie od dusznej atmosfery, jaka panowała wewnątrz. Moje myśli biegły jak oszalałe, próbując uporać się z faktem,
że moje dotychczasowe życie było na wyciągnięcie ręki od całkowitego rozpadu. Ale w tej chwili, zamiast popaść w rozpacz, wewnątrz mnie płonęła iskra determinacji. Wiedziałam, że muszę działać. Krocząc po korytarzu, w myślach próbowałam skleić poszczególne elementy układanki, która stała się moim życiem. Wiedziałam, że nie mogę pozostać bierna w obliczu tego, co usłyszałam. Musiałam znaleźć sposób na obronę przed Alicją, zanim będzie za późno. Ale co mogłabym zrobić? Jak mogłabym obalić jej podstępne intrygi? Nagle, jak błyskawica przecinająca ciemne niebo, pojawił się pomysł. Wszystko, czego potrzebowałam, to dowód, coś, co przekonałoby mojego ojca o prawdziwej naturze Alicji. Potrzebowałam czegoś, co wyśle w jej stronę światło prawdy, co odkryje jej prawdziwe oblicze i pozbawi ją maski, jaką nosiła przed moim ojcem. Moje myśli przybrały na sile, jak stado galopujących koni, niepohamowane i nieugięte. Wiedziałam, że muszę działać szybko, zanim Alicja ponownie zdoła wykorzystać swoje podstępne sztuczki. Czułam, jak palce wibrują mi z napięcia, a serce biło mi szybciej, podążając za rytmem mojej determinacji. W tej chwili postanowiłam, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, by odkryć prawdę i obronić siebie przed zagrożeniem, jakim była Alicja. To był mój moment decydujący, moment, w którym zamiast biernie przyglądać się zmianom w moim życiu, postanowiłam je kierować. Rozpoczęłam obserwację każdego ruchu Alicji, jak detektyw tropiący ślady w poszukiwaniu prawdy. Każdy gest, każde słowo stawały się dla mnie istotnymi kawałkami zagadki, które musiałam rozwiązać, by odsłonić jej prawdziwe intencje. Codziennie stawałam na straży, gotowa zarejestrować każde jej działanie, każde wyjście z domu. Zdałam sobie sprawę, że Alicja często opuszczała dom wtedy, gdy mój ojciec był pochłonięty pracą. Jej tajemnicze wyjścia budziły we mnie jeszcze większe podejrzenia. Dlaczego musiała wychodzić zawsze wtedy, gdy nie było nikogo w domu? To pytanie tkwiło we mnie jak drzemiący demon, który nie dawał mi spokoju. Jej powroty były równie enigmatyczne. Wchodziła do domu, jakby niosła ze sobą ciężar jakiegoś ukrytego sekretu. Unosił się wokół niej delikatny zapach męskich perfum, który przeszywał powietrze jak ostrze. To był sygnał dla mnie, że muszę śledzić ją jeszcze uważniej, być gotową uchwycić każdy niuans jej podejrzanych działań. Podejrzewałam, że te wyjścia i powroty nie były przypadkowe. Coś się działo za moimi plecami, coś, co chciała ukryć przed światem, a szczególnie przed moim ojcem. Moja determinacja rosła z każdym kolejnym dniem, w którym obserwowałam jej podejrzane zachowanie. Wiedziałam, że muszę dotrzeć do sedna tej tajemnicy, że muszę odkryć prawdę, zanim będzie za późno. Moje dni stawały się pełne jak nigdy dotąd, wypełnione tajemniczymi obserwacjami i skrupulatnym monitorowaniem każdego ruchu Alicji. Postanowiłam śledzić ją ostrożnie, jak cień, który nie zdradza swojej obecności, dbając o to, by nie zostać zauważoną. To nie było łatwe zadanie, wymagało precyzji, cierpliwości i zdolności do szybkiego reagowania na zmieniające się sytuacje. Codziennie przemykałam przez zaułki naszego domu, zawsze gotowa na każdy możliwy zwrot akcji. Czasami musiałam uciekać się do sztuczek, by pozostać niezauważoną, chowałam się za rogiem, przysłuchiwałam się przez półotwarte drzwi, a czasem nawet udawałam, że zajęta jestem czymś innym, podczas gdy w istocie śledziłam Alicję wzrokiem jak jastrząb. Moje wysiłki nie były daremne. Z każdym dniem stawałam się coraz bardziej biegła w ukrywaniu się i obserwowaniu. Nauczyłam się czytać jej gesty, zrozumieć ruchy jej oczu, odczytać nawet najdrobniejsze znaki, które mogłyby rzucić światło na jej tajemnicze zachowanie. Wreszcie, po dniach skrupulatnego śledztwa, udało mi się odkryć pierwszy klucz do rozwiązania zagadki, jaką była Alicja. Nie było to coś oczywistego, nie był to jawny dowód jej podstępnego działania, ale był to kawałek skomplikowanej układanki, który zainspirował mnie do dalszych działań. Jednego z popołudniowych dni, gdy słońce kładło złote promienie na ulicznym chodniku, zdecydowałam się śledzić Alicję w jej tajemnicze wyjście. Zniknęła zza drzwi naszego domu i skierowała się w kierunku pobliskiego kawiarnianego ogródka. Serce waliło mi jak oszalałe, gdy podążałam za nią, zdeterminowana odkryć prawdę, która ukrywała się za jej pozornie niewinnymi działaniami. Gdy dotarłam na miejsce, z oddali dostrzegłam ją, siedzącą przy stoliku na zewnątrz kawiarni, w otoczeniu zieleni i szumu miasta. Ale to, co rzuciło mi się w oczy, gdy zbliżyłam się nieco bliżej, wywołało falę szoku i zdumienia. Obok niej, w intymnej bliskości, siedział mężczyzna. Ich gesty, spojrzenia,
cała aura wokół nich świadczyły o czymś więcej niż tylko przyjaźni. Byli bliscy, zbyt bliscy, jak na zwykłych przyjaciół. To, co zobaczyłam, potwierdziło moje najgorsze podejrzenia. Alicja nie była tą, za którą się podawała. W jej życiu istniał jeszcze ktoś inny, kto miał na nią wpływ. To był moment, który musiałam uwiecznić, moment, który mógł zmienić wszystko. Sięgnęłam po telefon komórkowy z niezłomną determinacją i chłodem, który zagościł w moim wnętrzu. Musiałam mieć dowody, musiałam uchwycić ten moment na zawsze. Wykorzystując umiejętności zdobyte podczas dni skrytego śledztwa, zrobiłam zdjęcia, które uchwyciły ich spotkanie. Każde ujęcie było jak kolejny krok w stronę odkrycia prawdy. Z każdym naciśnięciem spustu aparatu czułam, jak moje serce wypełnia się walką i zdeterminowaniem. To było moje as w rękawie, mój klucz do odkrycia prawdy, broń, gotowa do użycia w decydującym momencie. Zdjęcia, które udało mi się zrobić, były jak klucze do zamka, który miał otworzyć drzwi prawdy. Trzymając je w dłoniach, czułam, jak całe moje ciało przesiąknięte jest nie tylko ulgą, ale także wściekłością. Te niewielkie kawałki papieru, na których utrwalone były chwile zdrady, miały w sobie moc wywołania zmian, które mogły odwrócić bieg mojego życia. Klarowne, precyzyjne, pozbawione jakichkolwiek wątpliwości, takie były te zdjęcia. Ukazywały Alicję w objęciach innego mężczyzny, ich gesty, spojrzenia, wszystko to, co mogło być jednoznacznym dowodem na to, co działo się za zamkniętymi drzwiami naszego domu. Były to niezaprzeczalne fakty, które trudno było zakwestionować. Trzymając je w dłoniach, czułam się potężna, bo wreszcie miałam coś, co mogłoby obronić mnie przed Alicją. To były moje karty przetargowe, moje asy w rękawie, gotowe do użycia w decydującym momencie. Ale jednocześnie czułam się także osamotniona i przerażona myślą o tym, co te dowody mogłyby spowodować. Nie mogłam przewidzieć, jak zareaguje na nie mój ojciec, jakie będą konsekwencje odkrycia prawdy. Czy uwierzy mi bez cienia wątpliwości, czy też będzie bronił Alicję? To była gra o wszystko, a ja musiałam zagrać swoją najlepszą kartą. Kiedy patrzyłam na te zdjęcia, widziałam na nich nie tylko zdradę Alicji, ale także potencjalną nadzieję na lepszą przyszłość. Były one kluczem do uwolnienia się od jej wpływu, do odzyskania kontroli nad własnym życiem. Z trzęsącymi się rękami, ale także z wewnętrznym przekonaniem, postanowiłam stawić czoło swojemu ojcu i skonfrontować go z prawdą, którą udało mi się odkryć. Trzymając w dłoniach zdjęcia, czułam, jak w moim wnętrzu mieszają się niepewność i determinacja. Nie wiedziałam, jak zareaguje mój ojciec, ale jednocześnie byłam pewna, że musiałam to zrobić. To było moje życie, moja przyszłość, którą musiałam bronić. Stałam przed nim, czując jego spojrzenie przenikające mnie niczym latarka w ciemności. Muszę ci coś pokazać, moje słowa były ciche, ale pełne determinacji. Wręczyłam mu zdjęcia, obserwując z niepokojem, jak jego spojrzenie przechodziło z papieru na mnie, a potem znowu na zdjęcia. Widok zdziwienia i gniewu, który malował się na jego twarzy, mówił sam za siebie. To był moment ciszy, w którym tylko oddech naszych trzech osób wypełniał pokój. Mój ojciec patrzył na mnie, na zdjęcia, a potem znowu na mnie. W jego oczach widziałam mieszankę emocji, zdziwienie, wściekłość, ale także coś jeszcze, co nie potrafiłam do końca zrozumieć. Może to było rozczarowanie, może ból, może też coś zupełnie innego. Ale w tej chwili ważne było to, że prawda była na jawie, że nie mogła już być dłużej ukrywana. Co to znaczy? Jego głos brzmiał jak wybuch dzikiej rzeki, który niósł ze sobą wiele niewyrażonych emocji. Ale ja wiedziałam, że musiałam wytrzymać, musiałam pozostać silna w obliczu burzy, którą właśnie wywołałam. Gdy prawda wreszcie wyszła na jaw, atmosfera w domu zmieniła się nieodwracalnie. Mój ojciec zareagował stanowczo, nie pozostawiając miejsca na wahanie czy wątpliwości. Nie mogło być już miejsca dla Alicji w naszym domu po tym, co ujawniły zdjęcia. Jej zdrada była jak cios w plecy, który wstrząsnął fundamentami naszej rodziny. Pamiętam ten dzień jak sen, gdzie każdy ruch, każde słowo zdawało się odgrywać rolę w wielkiej dramaturgii, jakbyśmy wszyscy uczestniczyli w spektaklu, którego scenariusz był tak brutalnie prawdziwy. Gdy Alicja zbierała swoje rzeczy, widziałam w jej oczach zmieszanie, może nawet lęk, nie mogłam jednak poczuć dla niej litości. Była to osoba, która zdradziła moje zaufanie, osoba, która próbowała zniszczyć to, co było dla mnie najważniejsze. Odechnęłam z ulgą, kiedy w końcu opuściła nasze życie, nie oglądając się już nigdy za siebie.
To było ostateczne rozstanie, jak zakończenie pewnego rozdziału, który był pełen kłamstw i manipulacji. Ale w tym smutnym finałowym akcie znajdował się też moment uwolnienia, moment, w którym mogłam odetchnąć z ulgą, widząc, że moje działania miały skutki, że prawda zwyciężyła. Stałam na progu naszego domu, czując, jak ciepłe promienie słońca muskają moją skórę. Był to nowy dzień, nowy początek, pełen niewiadomych, ale także nadziei. Alicja odeszła, ale ja zostałam silniejsza i mądrzejsza po tych wszystkich przeżyciach. To było moje zwycięstwo, moje przebudzenie, a ja byłam gotowa na kolejne wyzwania, gotowa na to, by kształtować swoje życie według własnych zasad. Rozstanie z Alicją otworzyło przede mną drzwi do nowych możliwości i zakończyło okres walki, który trwał zbyt długo. Wreszcie nikt nie mieszkał w naszej relacji. Było to odczucie wolności, które sprawiło, że mogłam odetchnąć z ulgą, wiedząc, że nie muszę już walczyć o swoje miejsce w domu. Był to czas, w którym mogłam się skupić na sobie, na swoim rozwoju i budowaniu własnego życia. Relacje z ojcem zaczęły się naprawiać, powoli lecz stanowczo, jakbyśmy oboje zdawali sobie sprawę z tego, jak wiele straciliśmy przez te wszystkie trudne chwile. Było to jak powolne budowanie mostu między nami, za każdym razem, gdy udawało nam się znaleźć wspólny język, poczucie ulgi rosło, a więzy, które nas łączyły, stawały się coraz silniejsze. Nie było już toksycznych relacji, nie było już kłótni czy manipulacji. W naszym domu zapanował spokój i harmonia, której od dawna pragnęłam. Mogłam poświęcić czas na rozwijanie swoich zainteresowań, na odkrywanie siebie samej, bez obawy przed oceną czy krytyką. Był to czas nowego początku, w którym mogłam skupić się na swoim rozwoju osobistym i szukaniu szczęścia. Czułam, że wreszcie znalazłam swoje miejsce, że mogę być sobą bez obaw o to, co pomyśli o mnie reszta świata. To było wyzwolenie, którego potrzebowałam, by zacząć nowy rozdział życia. Byłam gotowa na nowe wyzwania, gotowa na to, by świętować każdy dzień, który przynosił ze sobą nowe możliwości i nadzieję na lepszą przyszłość. Wróciłam do domu wcześniej, nie tylko fizycznie, ale także emocjonalnie. Doświadczenie z Alicją nauczyło mnie wiele o sile, jaką posiadamy w sobie, gdy walczymy o nasze prawa i szczęście. Przez wiele czasu czułam się, jakby moje życie było kontrolowane przez siły zewnętrzne, jakbym była wplątana w labirynt złych decyzji i toksycznych relacji. Ale teraz, patrząc wstecz, widzę, że to wszystko było tylko przystankiem na drodze do mojej własnej niezależności i pewności siebie. To doświadczenie, choć trudne i pełne bólu, sprawiło, że uświadomiłam sobie, jak silna jestem, jak wiele potrafię osiągnąć, gdy tylko postawię sobie cel i będę dążyć do niego z determinacją. To było moje zwycięstwo nad własnymi lękami, nad własnymi ograniczeniami. Nauczyłam się, że prawdziwa siła tkwi w naszej zdolności do walki, w naszej zdolności do podniesienia się po upadku i kontynuowania marszu naprzód, nawet gdy wszystko wydaje się być przeciwko nam. Teraz, kiedy patrzę wstecz, nie czuję żalu ani smutku. Zamiast tego czuję wdzięczność za to doświadczenie, za lekcje, które mnie nauczyło, za wzrost, jaki zyskałam dzięki niemu. Było to moje zwycięstwo, moje przezwyciężenie przeciwności, moja droga do samorealizacji i spełnienia. Był to koniec jednego rozdziału, ale także początek nowego, pełnego nadziei i możliwości. Teraz jestem gotowa na wszystko, co przyniesie przyszłość, gotowa na kolejne wyzwania i kolejne zwycięstwa, które czekają na mnie w moim życiu.